5 kwietnia tu na tej salce mieliśmy, rozmawialiśmy na temat zbrodni katyńskiej i jej ofiar. Tu pan Janikowski to sfilmował, rzucił to na YouTube. No i proszę państwa, jak to się czasem różnie na tym świecie plecie. Dowiedziałem się już właśnie, że niektóre osoby, zwłaszcza z tych tak zwanego rodziny katyńskiej, oni mają między sobą kontakty. Jak ktoś coś tam znajdzie czy wyczyta, to od razu informuje innych i w tej chwili wiem na przykład, że nasi filmowcy mają już teraz słuchaczy ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, a nawet z Australii. Dlatego, że to się dość roznosi, oni mają kontakty i prawda, oczywiście dostałem również 2 telefony. I chciałem państwu powiedzieć o tej sprawie, takiej króciutkiej. Pamiętacie, że mówiliśmy o oficerach, policjantach, którzy byli segregowani i w specjalnych obozach przetrzymywani, no a potem likwidowani. Ale żołnierze, podoficerowie i żołnierze szeregowi najczęściej byli w tych tak zwanych łagrach roboczych. Budowali drogi, osuszali bagna poleskie, remontowali koleje. Między innymi powiedzieliśmy o 2 Kłobuczanach, którzy właśnie byli w takich łagrach roboczych, ale 2 września 1942 roku, po podpisaniu układu Majski-Sikorski, zwolniono wszystkich Polaków z tych łagrów i zaproponowano im służbę w Wojsku Polskim, które tworzył generał Anders. Mamy 2 takich panów tutaj, rodaków naszych kłobuckich. Jeden to Władysław Zaremski, który z armią Andersa wyszedł właśnie ze Związku Radzieckiego i potem przez Palestynę, Egipt, Włochy, Monte Cassino i tak dalej. Wojnę szczęśliwie przeżył i do Kłobucka w 1947 roku wrócił. Niektórzy, no niestety, ale to chyba, a nie, niektórzy mogą znać pana sąsiad. Natomiast drugi, Edward Woźniak, z tej rodziny Woźniaków, którzy kiedyś mieli na rogu w Kłobucku restaurację i taki dom zajezdny się to nazywało, czyli chyba kilka miejsc takich noclegowych. Edward Woźniak był kierownikiem szkoły w Łobodnie, poszedł do wojska, wezwany, prawda, mobilizacją i wszelki ślad o nim zaginął. Sprawą tą interesowałem się dlatego, że jego syn był moim kolegą po fachu, trochę starszy ode mnie, lekarzem weterynarii w przystajni i wspólnie razem szukaliśmy jakiejkolwiek wiadomości, prawda, o jego ojcu, co się z nim stało. Wiemy tylko tyle, że tak Zaremski, jak i Woźniak, bo to z Czerwonego Krzyża takie wiadomości dostali, zostali zwolnieni z tych łagrów i dostali bilet na stację Tockoje w środkowej części Związku Radzieckiego, gdzie zaczynał się formować armia Andersa. Jeden z telefonów, który otrzymałem, osoba, która to przeczytała, że jest taki Woźniak, prawda, i nie ma o nim śladu, bo o tym mówiliśmy, mimo wszelkich poszukiwań, podała mi taką wiadomość, że w takim wykazie poległych i zmarłych na obczyźnie żołnierzy polskich sił zbrojnych w latach 1939-1946 jest 2 Woźniaków, którzy w Związku Radzieckim są pochowani. Jeden Woźniak Michał jakiś tam, ale drugi Woźniak po prostu
Maksymilian na imię, dziwne imię, ale wszystko oprócz imienia się zgadza. Zgadza się data urodzenia, 12 października 1897 rok, miejscowość Kruszyna, powiat Radomsko. To jest właśnie ten poszukiwany przez kolegę ojciec. Z tym, że ten znaleziony na cmentarzu w Uzbekistanie, bo zmarł tam 7 kwietnia 43 chyba, czy 2 roku, jeszcze przed wyjazdem armii Andersa ze Związku Radzieckiego, jest pochowany właśnie w miejscowości Guzar w Uzbekistanie. Tam kiedyś znajdował się ośrodek właśnie organizacyjny armii generała Andersa, był tam szpital polowy i tak zwany obiekt kwarantanny tyfusowej. Bardzo wielu ludzi umierało właśnie ze względu na tyfus i ze względu na wszelkiego rodzaju choroby przewodu pokarmowego, ponieważ wygłodzeni po łagrach, ludność cywilna, dzieci, wszystko się to gromadziło właśnie koło żołnierzy, koło tych ośrodków andersowskich, no i przy okazji chorowali i zmarli. I dostałem wiadomość tego typu, że na tym cmentarzu w miejscowości Guzar w Uzbekistanie jest pochowany woźniak, ogniomistrz. Nasz woźniak Kłobucki był sierżantem, bo był w piechocie. Natomiast tam widocznie zakwalifikowali go do artylerii już w tej nowej armii i dali mu właśnie artyleryjskiego podoficera, ogniomistrza, co się no mniej więcej jednakowo chyba równają te stopnie. Po drugie, podany jest tam u niego trochę inny, data urodzenia jest ta sama, 12 października 1897. Kruszyna jest ta sama, tylko nie powiat Radomsko, a powiat Radom. Ale to jest bardzo, bardzo, bardzo prawie, że nie tak. No i w tej chwili rodzina pozostała, ale niestety ani syn, ani córka jego już nie żyją. Wiadomość jest dla nich spóźniona co najmniej 20 lat, bo jeszcze 20 lat temu jeździli i szukali, zresztą z moją żoną również, na cmentarzach pod Monte Cassino we Włoszech, pod Bolonią, pod Anconą. Niestety nigdzie nie było śladu. Wiesz, kto zna w Kłobucku panią doktor, dentystkę, panią Kośnikową, to jest pan woźniak Edward, jest jej dziadkiem. No i oczywiście powiadomiłem tą rodzinę, są bardzo zobowiązani, nawet jeden powiedział, że może się tam wybiorą. Dlatego, że wiadomość jest dokładna, napisane jest nawet w którym rzędzie jest ten grób, który ma numer ten grób. Leży tam 700 ludzi, 700 Polaków, którzy tam przy tym obozie zmarli. Proszę? Że ktoś dba tak długo o ten grób. Tak, więc jeszcze za Związku Radzieckiego został ten cmentarz, bo to cmentarz Polaków, cmentarz polski to jest, katolicki, bo tam są jakieś religie albo prawosławne, albo nie wiem jaka tam jeszcze. I on jest ogrodzony, jeszcze za Związku Radzieckiego postawili im pomnik. Uzbecy teraz, kiedy odzyskali, no bo teraz Uzbekistan jest już państwem, no, niezależnym, również od siebie postawił tam jakieś te, no i tam bywały nawet delegacje państwowe z okazji tam. Tych cmentarzy w Uzbekistanie jest 10. Ludzie marli tam masowo. Z armią Andersa wyszło 115 tysięcy, wyjechało 115 tysięcy ludzi. W tych 115 tysiącach mężczyzn, żołnierzy było tylko 78 tysięcy. Pozostałość 37 tysięcy to była ludność cywilna, która tam się garnęła, bo tam coś dostali do zjedzenia, bo tam kogoś znaleźli, szukali rodziny. W tym było 18 tysięcy dzieci polskich. Te dzieci wyjechały, wypłynęły przez Morze Czarne do Palestyny i potem pozostały pozabierane do różnych krajów. Niektóre z nich wróciły do Polski, niektóre zostały na obczyźnie. Było
było ich 18 tysięcy, ale to tylko te, które wyjechały z Andersem. A przynajmniej drugie tyle albo więcej dzieci zostało w Związku Radzieckim i dopiero potem latami, prawda, wracali do Polski. No zresztą mam w rodzinie przecież, zresztą państwo znają panią Lewandowską i jej siostrę, która jest teściową mojego syna. One zostały w Związku Radzieckim, jedna miała 5 lat, druga 2 czy 3 i z matką razem ojciec został zamordowany jako policjant w Starobielsku. Oni dopiero wrócili w 1946 czy 1947 roku. Ale tylko to, co powiedziałem z Andersem, 18 tysięcy polskich dzieci i zostały ratowane przede wszystkim przez Wielką Brytanię, bo która miała swoje kolonie w Rodezji, w Kongu, w Egipcie, w Stanach Zjednoczonych, nawet w Nowej Zelandii. Nawet wczoraj na ten temat rozmawiałem tu z jednym kłobuczaninem, którego właśnie dwie osoby, dwoje dzieci z rodziny przeżyły wojnę, wyjechały właśnie z armią Andersa, przeżyły wojnę w Rodezji, wróciły do Polski i tutaj mieszkały. To tyle, tylko chciałem powiedzieć na temat tamtego tematu, na temat tematu. No trochę to nie szkoda. Wygląda nieładnie. Ostatniej tej. Natomiast sprawa dzisiejsza. Dzisiejsza sprawa to, temat dzisiejszy to jest taki udział Kłobuczan w bitwie pod Mokrą 1 września 1939 roku. Chodzi o to właśnie, kto z naszych prawda, znajomych, z naszych rodzin był zaangażowany w tej walce 1 września. Więc proszę Państwa, troszeczkę się wrócimy historycznie. Niemcy w 1914 roku wywołali pierwszą wojnę światową i z kretesem tą wojnę przerżnęli. Po 4,5 roku armia niebieska się rozpadła. W Berlinie i w innych miastach wybuchły bunty. Wojna przegrana. Niemcy straciły mnóstwo ludzi, straciły wiele majątku, ale przede wszystkim straciły olbrzymie terytoria. Bo przed wojną to przecież mieli cały zabór Polski. To były województwo dzisiejsze gdańskie, województwo bydgoskie, czyli Pomorze. Województwo, cała Wielkopolska, co województwo poznańskie, to na korzyść znalazło się w ramach państwa polskiego. Ziemie niby do tego czasu niemieckie, pod panowaniem niemieckim. Dla Francji stracili Alzację, stracili Lotaryngię, dwie wielkie, duże dzielnice, które zawsze, tak jak u nas Śląsk, były raz tu, raz były tam. Oczywiście naród niemiecki czuł się poszkodowany, pokrzywdzony, a kiedy Hitler doszedł do władzy, i wydał tą swoją słynną książkę Mein Kampf, okazało się, że społeczeństwo niemieckie jest żądne rewanżu. Ludność ta z tych ziem utraconych, dużo ludzi, dużo osób pochodzenia niemieckiego pojechało do Niemiec. Niemcy były przeludnione, straciły około 1/3 terytorium, a ludzi im przybyło. W związku z tym od samego początku szykowano się do zmiany stanu, a zwłaszcza jak doszedł Hitler, to już od samego początku dochodziło do zbrojeń, dochodziło, prawda, cała gospodarka była nastawiona na przemysł wojenny. Nawet się mówiło, że, czy pisali Niemcy, że armaty zamiast masła. Wszystko szło na zbrojenia, żeby uzyskać swoją przestrzeń życiową. Jak to Niemcy nazywali kierunek na wschód, Drang nach Osten, Lebensraum, czyli ziemia dla ludzi. Oczywiście jak Drang nach Osten, wiadomo było, że przede wszystkim na wschodzie leży Polska. I w 1939 roku, 1 września, zaczęli realizację swojego planu odzyskania większego terytorium dla swoich ludzi. Wojnę przygotowywali przez wiele lat.
przygotowywali się poza tym jeszcze wcześniej, w 1938 roku nastąpił tak zwany Anschluss Austrii, czyli po prostu włączono Austrię, całe państwo austriackie ówczesne, włączono do Rzeszy Niemieckiej. Przy okazji zabrano tam i tamtejsze wojsko. Ta słynna czwarta dywizja, która tu walczyła, o której będziemy mówić pod Mokrą, to była dywizja austriacka, którą przeniesiono do Lipska i tam dopiero jeszcze przez te dwa lata dozbrajano. W 1939 roku w marcu Niemcy zajęły Czechy. Państwo Czechosłowacja składało się z dwóch państw, Słowacji i Czech. Czechy zajęli, nazwali to protektorat Czech i Moraw, ale oczywiście pod panowaniem niemieckim. Natomiast jeżeli chodzi o Słowację, to Słowację zostawili niby wolną, ale z rządem faszystowskim, na czele którego został ksiądz Tiso prezydentem i po prostu Słowacja stała się sprzymierzeńcem Niemiec i pomagała również w najeździe na Polskę, bo z terenów Słowacji uderzyła również niemiecka armia w 1939 roku tam na Podhale, tam na okolice Rzeszowa, które graniczyły już ze Słowacją. No i już od dłuższego czasu opracowano dokładny plan ataku na Polskę. Tak zwany Fall Weiss, czyli plan biały. Po niemiecku się to tajnie nazywało. I uznano, że najlepszym sposobem na zajęcie i rozbicie Polski jest uderzenie w kilku miejscach dużą masą wojsk pancernych. Od Prus Wschodnich, od Słowacji i tutaj z Dolnego Śląska, od Opola. Czyli najkrótszą drogą na Warszawę to przerwanie granicy w okolicach Krzepic czy Praszki, przejechanie przez Kłobuck do szosy tak zwanej Piotrkowskiej, która już prosto prowadziła do Warszawy i stanowiła dodatkowo dla wojska jeszcze dobrą drogę zaopatrzenia, prawda, rezerw i tak dalej, wszystkich tych spraw. No i tak się to właściwie stało. 1 września o godzinie, to jest taka ciekawa rzecz, bo w Krzepicach jest taki pan Cieśla, taki historyk zamiłowania, który twierdzi, że II wojna światowa zaczęła się pod Krzepicami. Ja też tak trochę bym uważał, tylko nie według jego argumentów. Dlaczego ja mówię, że to jest możliwe? My wiemy, że o godzinie 4:45 był generalny plan rozpoczęcia działań wojennych na całej granicy polsko-niemieckiej. I różnie to się odbywało. Natomiast jeżeli chodzi o Krzepice, to w sprawozdaniach oficerów polskich porucznika, który dowodził obroną Krzepic, na jego raporcie napisane jest, że ostrzał Krzepic nastąpił o godzinie 4:30, czyli 15 minut wcześniej. Powtórzył też to dowódca kawalerii 7 dywizji, który w swoich jakichś tam pamiętnikach czy innych również zapisał. Ale to może być tak, może być nie, nie jest to żaden dowód. W każdym razie są takie dwie wiadomości historyczne, że 15 minut wcześniej ostrzelano Krzepice i po 15 minutach ruszono, prawda, ruszono w kierunku Warszawy. Tu uderzała ta pieśń pancerną, to stanowił 16 Korpus Pancerny Niemiecki. Były to dwie dywizje pancerne, pierwsza i czwarta, a potem były dwie dywizje piechoty, 31 i 14 oraz 19 dywizja, która z tamtej strony Krzepic atakowała na Parzymiechy, prawda, tam w tamtym kierunku, ale ona już do tego korpusu nie należała, ale wspomagała. Te dwie dywizje pancerne stanowiły 40% całej
pancernej siły Niemców w tym czasie. Niemcy mieli tylko 5 dywizji pancernych. Z tego 2 uderzały tutaj na naszą okolicę, prawda, na Warszawę. Pierwsza, która przeprawiała się przez Lizwartę na wysokości naszej Antonów koło przystajni, Kiki pod stronie drugiej niemieckiej ówczesnej, i czwarta, która, prawda, uderzała przez Starą Krzepicę, uderzała na Krzepicę i koło godziny 10 znalazła się pod Mokrą. Dodatkowo dla Niemców jeszcze korzystną sprawą było to, że usytuowanie polskiej armii, armia Kraków, na prawym swoim skrzydle miała 7 dywizję częstochowską. Natomiast armia Łódź sąsiednia, najbliższa dywizja znajdowała się w rejonie Działoszyna. Była to luka około 30 km między jedną dywizją a drugą, gdzie nie było ani jednego żołnierza do 28 sierpnia 1939 roku. Dopiero 30 sierpnia tą lukę zamknęła Wołyńska Brygada Kawalerii, która rozłożyła się tutaj właśnie swoimi 4 pułkami kawaleryjskimi we wsi Mokra i okolicznych, Kołaczkowice i inne, nie będziemy o tym mówić, jakie było ugrupowanie. W każdym razie ona stanęła na drodze 4. Dywizji Pancernej Niemieckiej, która przez Krzepicę przedarła się na naszą stronę i uderzyła na naszych ułanów. Była to godzina, około godziny 10 dotarli pod Mokrą i rozpoczęła się walka. Kto oprócz tych ułanów bronił jeszcze tutaj tych okolic? W Kłobucku znajdowało się dowództwo Baonu Obrony Narodowej. Ten Baon Obrony Narodowej, ja go pamiętam, bo u nas w Stodole oni też tam, ci żołnierze, kwaterowali na ulicy Głębokiej, na ulicy 3 Maja. I w tych okolicach służyli w nim rezerwiści, czyli ludzie, którzy po wojsku poszli do pracy normalnie, a potem zostali zmobilizowani. I tych rezerwistów było dość sporo. Byli oficerowie, jak na przykład Józef Suchański, późniejszy nauczyciel, późniejszy kierownik szkoły, czy dyrektor szkoły numer 2. Był pan Tadeusz Gładysz, zięć pana Piechurskiego. Jego żoną była pani Hanka Piechurska, też nauczycielka. To byli nauczyciele, którzy po skończeniu podchorążówki, prawda, zostali zmobilizowani w mobilizacji i dowodzili tutaj tymi plutonami. A całym tym bałonem dowodził kapitan Ostaszewski. W tej kompanii jednej, Kłobucka broniła jedna kompania, miała odcinek od Zakrzewa do lasu Brody Malina. To jest około 4 km w linii prostej. Było tam około 100 ludzi, mieli 2 karabiny maszynowe i to była cała obrona Kłobucka. Wyglądało, że Niemcy pójdą od Krzepic tą szosą prościutko na praktycznie niebroniony Kłobuck. A proszę Państwa, sama dywizja 4, która tu atakowała, to miała 324 czołgi, ponad każdy zresztą uzbrojony w działo, 2 czy 3 dywizjony artyleryjskie, a poza tym bez przerwy latało lotnictwo, latały samoloty zwiadowcze, rzucały bomby. Po prostu można to nazwać w ten sposób, że dwukrotnie przeważali siłą
naszą brygadę, jeżeli chodzi o ilość żołnierzy. Mówię około 13 tysięcy, nasza ta wzmocniona zresztą brygada około 6, 16-krotnie czy 20-krotnie przeważali w ilości działów, bo myśmy tu mieli tylko jeden dywizjon, 12 armat 75 i 22 działka przeciwpancerne. I tak zmierzyli, takie siły zmierzyły się w bitwie pod Mokrą. Skąd się tam wzięli Kłobuczanie? Aha, najpierw tutaj powiem o tej kompanii Bojanu Narodowego. To jeżeli ktoś z Państwa jeszcze zna, czy pamięta, czy może to jakieś rodziny, no to oprócz Józefa Suchańskiego i Gładysza był Jan Bednarski, Czesław Kępa, Józef Kędra, późniejszy powojenny burmistrz, Roman Olejniczak, Wincenty Płaczkiewicz, Franciszek Sukiennik, Czesław Biel, bracia Antoni i Ignacy Krzyińscy, Jan Stryjasz, Patacz, Zych i jeszcze kilkunastu innych, których ja już nie znalazłem, ani z nimi nie rozmawiałem, a ze którymi z nimi rozmawiałem i to często. Natomiast Wołyńskiej Brygady Kawalerii służyli ludzie z Kłobucka. Chociaż Wołyńska Kawaleria rekrutowała, brała rekruta z Kresów, tam gdzie mieli swoją siedzibę te jednostki, te wojskowe, właściwie te pułki. To był Łuck, to było Równe, to był Ostróg i tam inne te miejscowości i tam głównie służyli ludzie miejscowi. A wiadomo, że na Kresach Polacy nie stanowili większości. W niektórych powiatach byli mniejszością. Tam była ludność przede wszystkim ukraińska. Ale Wojsko Polskie miało taką zasadę, że oficerowie musieli być wszędzie polscy, a poza tym żołnierzy prostych czy podoficerów nie mogło być więcej niż 50%. W związku z tym uzupełniano tamte jednostki, uzupełniano ludźmi z dowództwa okręgu korpusu DOK Kielce. Myśmy należeli wtedy, Kłobuc należał w Kielcach i dlatego sporo ludzi służyło właśnie w tamtych jednostkach. Ja mówię tylko o jednym pułku, 21 pułku Ułanów Nadwiślańskich, tak się nazywali, ale to wszystko było też stamtąd, gdzie właśnie służyli również Kłobuczanie. Dlaczego? Właśnie dlatego, żeby stworzyć większość w wojsku, większość żołnierzy pochodzenia polskiego. A poza tym byli Białorusini, Ukraińcy i Żydzi, których było w tych jednostkach bardzo dziwne, bo na ogół Żyda się uważało, że był tchórz i sobie nikt nie wyobrażał Żyda Ułana, z który lancą, szablą, prawda, atakował i bardzo dobrze się spisywał. Mam tutaj wykaz imienny całego pułku, ponad 800 ludzi. I tam można sobie, tylko że to już na to nie ma czasu, zobaczyć dopiero, jaki był skład tych jednostek wojskowych. Jakie to były imiona, jakie to były nazwiska. I dlatego stąd znaleźli się również Kłobuczanie, znaleźli się w Wołyńskiej Brygadzie Kawalerii. I o nich chciałbym Państwu co nieco powiedzieć. Więc 1 września wcześniej o godzinie, w ówczesnych godzinach popołudniowych, dowódca tego Bałonu Obrony Narodowej, kapitan Ostaszewski, wysłał, już od kilku godzin trwała bitwa pod Mokrą. Nie mieli żadnej łączności, nie wiedzieli, co się dzieje, tylko słyszeli strzały, bombardowania, ogień armatni. W związku z tym z tej obrony narodowej kapitan Ostaszewski wysłał do Miedźna, uważał, że tam jakieś dowództwo istnieje, chociaż właściwie dowództwo brygady było w Ostrowach, patrol, żeby
przyniósł wiadomość, co jest, co się tam dzieje i co oni mają robić, bo tu żadnego ataku na Kłobuck nie było do tego czasu. I tam właśnie trzyosobowy patrol na rowerach zresztą, złożonych z żołnierzy z Kłobucka, pod dowództwem byłego plutonowego Stanisława Kopyciaka, był tam jeszcze Leon Kiszka i Jan Mazurkiewicz. Mazurkiewicz to był z Brody Malina, tam mieszkaniec, prawda, na tu Kłobucka. Stanisław Kopyciak pochodził, plutonowy pochodził ze znanej takiej patriotycznej kłobuckiej rodziny. Już w 20 roku jako ochotnik walczył z najazdem bolszewickim. Jego trzech braci już służyło wtedy w wojsku, już w legionach. Jeden brat, Konstanty, zginął na wojnie w 19 roku w bitwie pod Tarnopolem. Następnie Paweł i Józef brali również udział w wojnie bolszewickiej. I ten patrol wyjeżdżający z lasu, on sobie szedł przez las, przez Zagórze, wyszedł na pola w okolicach Kołaczkowic. I tam natknął się na czołgi, które się przedarły. Zostali ostrzelani przez Niemców. Kopyciak dość ciężko, ranny w biodro i w nogę, tamci też, ale lżej. Zabrano Kopyciaka do szpitala, a jeszcze Polacy, bo Niemcy ich zostawili, tylko postrzelali i odjechali. Kopyciak został ciężko ranny w nogę i w biodro, tamci jego towarzysze lżej. Z pola walki został przewieziony do szpitala wojskowego w Łodzi, a następnie do miejscowości Równe, to aż prawie już na Kresach. I tam został wzięty do niewoli przez wojska radzieckie. Ale uniknął tego losu innych ludzi, którzy się dostali tam do niewoli, ponieważ po zakończeniu wojny Niemcy z Rosją doszli do takiego porozumienia, że jeńców, którzy mieli Niemcy, a pochodzili z Kresów Wschodnich i tam zajętych przez Rosję, to Niemcy ich przekazywali Związkowi Radzieckiemu, a ci przekazywali między innymi rannych, żeby sobie Niemcy wzięli, bo to z terenów już, prawda, zajętych przez Niemców. Dlatego Kopyciak wrócił tutaj na stronę niemiecką. W tym szpitalu chyba był z pół roku, ale go w końcu jako inwalidę z tego szpitala zwolniono. Natomiast ten z Brody Malina, Mazurkiewicz, no to dostał się do niewoli, w niewoli zmarł w obozie jenieckim. Kopyciak po wojnie w latach 45-46 był pierwszym burmistrzem Kłobucka po wyzwoleniu. To byli ci trzej Kłobuczanie. Ten Kiszka to nie był rodakiem kłobuckim, ale on pracował jako celnik i mieszkał w Kłobucku z rodziną i pracował w urzędzie celnym, bo przecież granica była blisko. Także można zaliczyć, że to są Kłobuczanie. Następnym Kłobuczaninem, który brał udział w bitwie pod Mokrą, był Antoni Mędzik. To mój teść. Proszę? Mój teść. Pani teść. No to dobrze, no to bardzo mi miło. Z panem Mędzikiem, zresztą wszystkich, o których mówię, to się z nimi dobrze znałem. Z panem Mędzikiem bardzo dobrze, bo przez dwa lata był u mnie kierowcą w lecznicy w Kłobucku. Zgadza się? No właśnie. I od niego mam wiele wiadomości, co się tam wtedy działo, bo on był kierowcą polskiego czołgu albo tankietki, ale zdaje się, że... To nie był dział. Proszę? To było działo jakieś takie. Nie. Ja powiem wszystko zaraz, to co od niego słyszałem. On był w dywizjonie pancernym majora Glińskiego, który w zasadzie nie miał żadnych szans walki z niemieckimi czołgami. Ale w pewnym okresie bitwy,
kiedy już wyczerpane były w zasadzie wszelkie rezerwy Wołyńskiej Brygady Kawalerii, pułkownik Filipowicz nakazał im atakować na po prostu na te pola pod Mokrą. Ten atak przyniósł nieoczekiwany sukces, dlatego że paliły się dwie czy trzy wsie, bo wszystkie domy się wokół paliły. Tam już było rozbitych kilkadziesiąt czołgów niemieckich, które się paliły i innych tych. Także jeszcze kurz, bo było bardzo sucho wtedy i te czołgi, które manewrowały po tym polu, prawda, wzniecały dość duży, prawda, ten... Także wszystko było zamglone, niewidoczne. Po prostu Niemcy jak gdyby stracili orientację, bo nagle z boku, tam od Mokrej Pierwszej, od lasu, wyjechały nagle polskie czołgi, wprawdzie dwa czy trzy od razu zostały zniszczone, ale Niemcy również wycofali się i w zasadzie na tym skończyła się walka pod Mokrą. Pan Antoni Mędzik był kierowcą polskiego TKS, to się, tankietka, no, inna sprawa, nie miał działa, miał karabin maszynowy. To był taki obiekt wojskowy, no, słabo opancerzony i posiadał tylko karabin maszynowy. Załogę stanowiło dwóch ludzi. Kierowca i tak zwany strzelec, który był jak gdyby dowódcą, to ten, który strzelał z tego karabinu maszynowego. Drugiego dnia oni się wycofali pod cmentarzem w Ostrowach. Zastał ich niemiecki nalot. I obaj wyskoczyli, chłopcy z tego pojazdu i usiedli pod cmentarnym murem w Ostrowach. Ten cmentarz, jak każdy wie, za Ostrowami w stronę Brzeźnicy. No i po tej strzelaninie samoloty odleciały, więc pan Mędzik mówi, szturchnął w bok strzelca, siadamy i jedziemy. A strzelec ma dziurkę w głowie i nie żyje. I wracał już potem do swojego oddziału na ważne młyny sam. To są jego opowieści. Nie, chyba mnie nie kłamał, bo nie miał... A przepraszam, pani jest też, to pani jest Stefana? Tak. Siedziałem z nim w jednej ławce. Kurczę, wszędzie mam znajomych, tylko że nikt nie żyje. Ja mam mało znajomych. Mam zmarł dawno, 30 lat temu. O mój Boże. No tu przeczytam jeszcze to, co pisze, proszę Państwa, oprócz tego, co mówię, co piszą w różnych tam pamiętnikach innych inni. Że dywizjon stał, ten pancerny stał w odwodzie w lesie w rejonie Mokrej Pierwszej około godziny 15:30. W chwili kryzysu w walce dowódca rzucił do boju ostatnie odwody, w tym szwadron samochodów pancernych, którym kierowcą był Antoni Mędzik. Szwadron wykonał rajd po placu boju, wywołując zamieszanie w szeregach wroga, który wstrzymał natarcie, lecz po stracie kilku maszyn dywizjon wycofano do Ostrów, gdzie następnego dnia podczas nalotu zginął strzelec, dowódca pojazdu kierowanego przez Antoniego Mędzika, a samochód został uszkodzony. Teraz, proszę Państwa, następna osoba, której poświęcimy najwięcej chyba czasu, będzie o nim nakręcał, już prawie, że film jest na ukończeniu. Na 15 sierpnia już będziemy mogli obejrzeć film Pod Mokrą, który właśnie tutaj panowie, a pan Janikowski jako główny reżyser i montażysta i operator działa. Jeszcze tam zdaje się z dwoma kolegami. Także na Święto Wojska Polskiego obejrzymy sobie film tutaj o naszych ludziach, prawda, i o naszej tutaj wojnie. Właśnie w plutonie przeciwpancernym w 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich służył kłobuczanin kapral Marcin Cieleban. Był on dowódcą działonu, czyli obsługi działka przeciwpancernego kaliber 37, które to działka narobiły najwięcej zamieszania i najwięcej przyczyniły się do swego rodzaju zwycięstwa.
Urodził się w 1914 roku w Kłobucku w rodzinie Piotra Cielebana i Marianny Grzybowskiej. To nie jest jakaś twoja rodzina? No nie. Wszyscy Grzybowscy są tutaj rodziną. No. No, ukończył siedmioklasową szkołę, prawda? Pracował w gospodarstwie u ojca. 6 października 1937 roku został powołany do wojska. I wcielono go właśnie w tym rzucie Polaków do... Do pułków ukraińskich. Został wcielony do szwadronu ciężkich karabinów maszynowych. Stacjonował ten pułk w Równym, prawda, na Wołyniu. Jako żołnierz, który wyróżniał się dobrym wyszkoleniem wojskowym w 1939 roku, został mianowany kapralem, a następnie awansowany został przeniesiony do plutonu przeciwpancernego jako jeden z 4 dowódców, bo w tym plutonie były pułk miał tylko 4 takie działka. On był właśnie dowódcą jednego z tych 4 działek. Tu jest jeszcze ciekawe są sprawy. Nie wiem, czy ja wam dałem tam ten list brata. Nie pamiętam tego. Nie ma tego. Nie ma pan? No to ja go teraz mam. No to ja mogę go panu dać. No tak, to jest kserokopia. Taki wielki list. Jego brat, starszy Stanisław Kieleban, był urzędnikiem w magistracie w Kłobucku. No jak na ówczesne czasy był wykształcony, bo chyba skończył tam trochę to gimnazjum jakiegoś. I pisze do pana dowódcy 21. Pułku Ułanów Nadwiślańskich w Równym, Stanisław Kieleban, Kłobuck, ulica Szkolna 68. W tamtejszym pułku pełni zaszczytną, czynną służbę wojskową z rodziny naszej starszy ułan Marcin Cieleban. Ostatnio prawdopodobnie nie mogę tutaj przeczytać, bo jest zamazane, jednak pomimo pisania z domu do niego paru listów odpowiedzi od 2 miesięcy nie otrzymaliśmy. Więc dziwi nas, czy też jest może chory, czy może uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, wobec czego uprzejmie prosimy pana dowódcę o łaskawe powiadomienie nas o służbie starszego ułana Cielebana Marcina oraz o jego zdrowiu. Przy tej okazji ślemy pozdrowienia dla całego pułku. Kłobuck, 15 marca 1939 roku. Stanisław Cieleban. Ten, co ma ulicę, to cmentarz. No, ulicę to ma Marcin, ten, o którym będziemy mówić. To jest jego brat. Pisze, co się z Marcinem dzieje, bo od 2 miesięcy nie ma wiadomości. I otrzymuje taką odpowiedź. Na odwrocie, tak samo jak to, na odwrocie jest napisane tak. Pan Stanisław Cieleban, 22 marca, czyli po tygodniu, już mu pisze Kłobuck, Szkolna 68. Na drugostronną prośbę zawiadamiam, że ułan Cieleban Marcin jest zdrów i pełni służbę w szwadronie karabinów maszynowych 21. Pułku Ułanów. Za dobre spełnianie obowiązków służbowo-wojskowych został mianowany w dniu 19 marca kapralem. Za pozdrowienie dziękujemy adiutant pułku, rotmistrz Znawiarowski. Bardzo to jest śmieszna rzecz. Aha, czy ja to dobrze przeczytałem? No źle, bo opuściłem. Obecnie znajduje się on na koncentracji narciarskiej. Bardzo mnie dziwi, że ułanów uczyli jeździć na nartach. Przypuszczam, że przechodził szkolenie specjalistyczne ze względu na to, że go zmienili mu kwalifikacje ze strzelca karabinu maszynowego na artylerzystę. Ponieważ wojsko ma zawsze jakieś tajemnice, w związku z tym zabronili mu pisać chyba, albo mu listy odbierali, także przez 2 miesiące nie miał kontaktu z rodziną, ale się znalazł. Znalazł się i znalazł się potem pod Mokrą,
na pierwszej linii obrony, na stanowisku okopanego w rowie melioracyjnym między Wilkowieckiem w okolicy tego przysiłku, takiego Dąbrówka, a Mokrą, w poprzek od lasu Brody Malina do następnego lasu po drugiej stronie drogi zajął obronę, zajął właśnie 4. szwadron 21. pułku Ułanów. Dowódca pułku przydzielił każde działko co ileś tam metrów do poszczególnych plutonów. Cierwan znalazł się w drugim plutonie 4. szwadronu dowodzonego przez podporucznika Bronisława Kawkę. I w jego plutonie po prostu wzmacniał jego pluton i jako jedyny zresztą artylerzysta w tej okolicy. Ta pozycja stanowiła lewe skrzydło obrony, które sąsiadowało z lasem Brody Malina. I teraz tak, Andrzej Wilczkowski w książce Anatomia boju to cytuje właśnie relacje podporucznika Kawki, to co, bo on zbierał te wszystkie wiadomości. Kawka pisze tak. Wyjeżdża 20 czołgów szeroko półkolem na mój strzelecki rów, na moich 40 ludzi. Podaję komendę celowniczemu, celownik 1200, czołgi na wprost ognia. Pierwszy pocisk nie jest celny, uderzył w ziemię, odbił się od murawy. Następne pociski są w celu, są trafne. Mój mały rów strzelecki drga ogniem. Zionie i dymi. 6 czołgów niemieckich zadymiło i stanęło martwych na przedpolu. Tak relacjonuje pan podporucznik Bronisław Kawka. Trochę go poniosła fantazja, bo tylko 2 czołgi zostały wtedy zniszczone. Reszta przejechała dalej. Natomiast jeszcze pisze Stanisław, przejechała dalej, przejechała, zmiażdżyła 2 czołgi, 2 działka następne na linii i przedarła się na już tutaj między wsie Mokre. Obie, między trzecią a drugą Mokrą. A porucznik Pokorny, który napisał taką książeczkę, broszurkę Czołgi pod Mokrą, dalszą walkę artyleryjską opisuje w ten sposób. Porucznik Michał Kochanowski z kapralem Cielewanem zaprzodkowują pozostałe jeszcze jedno działko i wyjeżdżają na drogę biegnącą środkiem palącej się wsi Mokra trzecia. Czekają na czołgi, które wyjdą na drogę. Trwa to niedługo. Pierwszy wóz powoli podchodzi, wreszcie cały wysuwa się na drogę. Ognia, krzyczy działonowy, w sekundę po tym już czołg się pali. Zasłania go czarny dym, blokuje drogę następnym czołgom. Znowu zaprzodkowują, zmieniają stanowisko. Porucznik Kochanowski wypatruje z lewej strony czołg działonowy, nadrzuca łoże działka, w tym kierunku wystrzał jeden, drugi, trzeci, znów czołg się pali i dymi. Aby uniknąć obejścia do tyłu, galopem dołączałem się do obrony 12. pułku Ułanów koło przejazdu kolejowego. Zajęli stanowiska i czekają. Ówczesny przełożony kaprala Cielebana, starszy sierżant Wojciechowski, Stanisław, właśnie wachmistrz, bo tak to w kawalerii odpowiada starszemu sierżantowi. Pisze, mam jego list tutaj, pisze w liście tak. Jestem dumny, że kolega, którego szkoliłem od rekruta w sztuce działania wojennego w zakresie dział przeciwpancernych, zdał egzamin celująco w ciężkiej walce, dowodząc działonem pod Mokrą, gdzie na moich oczach kilka czołgów celnymi strzałami zamienił w nieruchomy, płonący, faszystowski szmelc. Ładnie napisane. Dalej kapral Cieleban brał udział w walkach do 20 września pod Cyrusową Wolą, pod innymi miejscowościami, gdzie brał udział jego pułk.
macierzysty i dostał się do niewoli właśnie 20 września pod Modlinem i do końca wojny przebywał w obozie jenieckim w Niemczech na terenie Niemiec. Do Kłobucka powrócił dopiero w marcu 1946 roku. Tam we Francji ożenił się z Anną Jacyszyn, wrócił do Kłobucka na swoje stare śmieci, przejął po ojcu gospodarstwo. Jego macierzysty pułk za bitwę pod Mokrą otrzymał 15 orderów Virtuti Militari i 2 krzyże walecznych. Po wojnie do tego doszło jeszcze 12 tych wysokich odznaczeń za następne tam, prawda, walki. Ale wśród odznaczonych, no niestety, kaprala Cielebana nie było i do końca życia nie otrzymał żadnego odznaczenia bojowego. My nie wiemy, nie znamy jego losów i nie wiemy tylko to, co było pod Mokrą. I tu mamy już pewność, że 3 czołgi zniszczył na pewno bezpośrednio strzelając, prawda. On tam w jakimś, mam tam jakąś gazetę po latach, o których pisze, że w całej kampanii zniszczył 16 niemieckich czołgów ze swoim działonem do 20 września. Czy to jest prawda? Trudno powiedzieć. No, czasem ludzie mają też trochę i fantazji, trochę sobie lubią dołożyć. W każdym razie na pewno, jeżeli chodzi o Mokrą, zasługiwał co najmniej na ten krzyż waleczny, czy ten Virtuti Militari. Nie dostał nic. Uznaliśmy, że to tak nie może być, no kurczę. I jakoś byłem wtedy jeszcze tym prezesem Towarzystwa Przyjaciół Kłobucka, wystąpiliśmy do kancelarii, ale potem jeszcze zdaje się pan Wójcicki, też razem myśmy to robili. Wystąpiliśmy do prezydenta Kaczyńskiego wtedy z prośbą o pośmiertne nadanie mu jakiego odznaczenia, właśnie wysokiego odznaczenia za zasługi i męstwo i odwagę na polu walki. Bo do tego czasu właśnie nie dostał żadnej odpowiedzi, nie dostał nic. Udało nam się, wprawdzie odmówiono odznaczenia wojennego, ale pan prezydent przyznał mu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, który został wręczony pod Mokrą jego córce Halinie. No, 1 września 2009 roku. To no, pisaliśmy w ten sposób, że bohaterskie czyny w obronie ojczyzny nie powinny pozostać bez nagrody. Dlatego występuję z wnioskiem do pana prezydenta Rzeczpospolitej o pośmiertne nadanie Marcinowi Cielebanowi odpowiedniego do jego zasług odznaczenia za wykazane męstwo i odwagę na polu walki pod Mokrą we wrześniu 1939 roku. No i ten krzyż kawalerski dostał, a poza tym wystąpiliśmy jeszcze o nazwanie ulicy, która biegnie od jego domu do cmentarza i nazwana jest ulicą imienia kaprala Marcina Cielebana. Okoliczności bitwy pod Mokrą zawsze mnie interesowały. Zresztą od razu tutaj, już koło 15 września, byłem z powrotem w Kłobucku po ucieczce. Oglądałem tutaj co jeszcze po niektóre rzeczy. Miałem to szczęście, że osobiście poznałem kilku tych uczestników bitwy. Wszystkich tych, o których żeśmy dzisiaj mówili. Już mówiłem, że pan Antoni Męzik był w latach 58-59 kierowcą w lecznicy, który pracowałem w Kłobucku. Stanisław Kopyciak mieszkał w sąsiednim budynku po wojnie, był emerytem, zresztą pracował też do emerytury w Powiatowym Zakładzie Weterynarii jako główny księgowy. No i Cieleban Marcin jako rolnik, hodowca był moim klientem. Natomiast podporucznik, a później rotmistrz Bronisław Kawka, odznaczony za Mokrą orderem Virtuti Militari,
był moim starszym kolegą po fachu. Był lekarzem weterynarii w Pyskowicach. Bardzo często przy okazji wszystkich pobytów pod Mokrą, bo wszystko, zawsze przyjeżdżał na 1 września, a i wcześniej, kiedy mieliśmy okazję, to jeździłem z nim, prawda, i on tam znalazł kobietę, o której ogórki kupował 31. Gospodarza, z którym coś tam wypili i tak dalej, i tak dalej. Także, no takie miałem szczęście po prostu, no. Od tych osób uzyskałem bezpośrednie i szczere wiadomości już kilkadziesiąt lat temu. No niestety z nich już nikt nie żyje i to dość dawno. Odeszli z tego świata w przedziale lat 1970-1990. Ale w mojej pamięci na zawsze pozostali. To w zasadzie było wszystko o Kłobuczanach, o Mokrej. Bardzo tak powierzchownie to powiedziałem, no bo no, godzina akurat jest równa, także